Dawno, dawno temu na odpuście kupiłem sobie taki zestawik. Za 20 zł był wystawiony, ale kupiłem za 15, bo pudełko jest blaknięte. Babuszka mi sprzedała. I powiem wam, że jakby było więcej tych zestawów, to bym chętnie kupił. Tu jest ciekawa sprawa. Jest pokazane wszystkie elementy. Wszystkie elementy. Tutaj jest jak się bawić. Tutaj inna propozycja zabawy. Tego nie ma w zestawie. Tu jest skala 1 na 1. No niekoniecznie, jest większy. I jakieś karty w środku. Fajny zestawik, bo jest fajne pudełko. Można potem go z powrotem schować. Przejdźmy może do tych kart. Jest sama ta małpa. Gorillion. Z tyłu wygląda tak. Shimo. Ta karta jest niezła. Jungle. Jungle Roll X. Mamy też instrukcję. Instrukcja się składa z kilku kroków, to tam nie będę pokazywać. Instrukcję mam pokazane. Kompletny zestaw. I tu mamy inne zestawy. To muszę warto przyjrzeć. Tylko jakby to pokazać. Coś takiego. Taki sokół. Takie coś. Takie coś. Takie. Takie. Taki cusik. Taki pająk. Taki skorpion. Takie coś. Takie. To jest to, co mam. Każdy z tych dalnych zestawów powiem wam, że kupiłbym chętnie za te 15 zł. No i przejdźmy do zestawu. Mamy taką broń. Nawet niezła jakość jest z tych klocków. I Bella. To mamy drugą broń. Tu mamy kryształki. Nie są takie przeźroczyste jak w Lego, ale są akceptowalne. Tu mamy takie coś. Pachołki. Tu mamy ten skuter. To jest nadruk. Samego goryla. Jeszcze mogę pokazać. To odchodzi tutaj na dół. Można go wysadzić. Goryl się tak prezentuje w zbroi. Kasku można ściągnąć. Ma normalną mordę. Nie pamiętam, o co w czym ja chodziło, bo nie oglądałem, ale chętnie bym sobie oglądał. No i tu ma tors. Taki dość niezły. Przywróćmy go do stanu używalności. No i tu jest ten skuterek z tym mechanizmem. Siada sobie grzecznie. I tym czymś przykrywamy mu nogi. Zgaduję, że w oryginalne też tak było, bo nigdy nie miałem oryginalnego, ani w zasadzie w sumie nie widziałem oryginalnych zestawów. Ani na półkach, ani na recenzjach. Tu ma te elementy silników, chodzi mi o ten szary i te wałki się trochę ciepsko trzymają. Do tego mamy tą smyczkę.
wkładamy tę dziurę, ciągniemy i sobie jedzie. Nawet porządnie. No i do tego mamy to. Taka konstrukcja. Dość ciekawa. Z obrazka wynika, że ten skuterek ma uderzyć w to miejsce. I ta kuleczka ma wylecieć. No nie za bardzo to nawet ręcznie wychodzi. Nawet jak ścisnę mocno, ta kuleczka ledwo podskoczy. No tam jest taki właśnie mechanizm. Jest taka kuleczka. Można ją postawić. I lata tak. Dzięki temu to się podnosi. Tu mamy ukryte dwa banany. Ten mechanizm wygląda tak, że jest to, a tamte wciskają. Nie wiem, czy będzie widać, trzeba by pod światło. Jest sobie cień. Robię to. I tak jak mówię, fajny zestaw. Godny polecenia.